Siemano, no niestety nie chciało mi się wysłać odcinek, no to tak, nieważne. Witam was w kolejnym odcinku z FC24. Mam grę, dopiero się będę zarejestrował. Będziemy oceniać dwie drużyny informów, dwie drużyny food fantasy. Będziemy sprawdzać SBC i będziemy sprawdzać ewolucję. Dobra, zobaczmy najpierw pierwszą drużynę inform, którą oceniamy. Dobra, informy numer 23. Tak szczerze, nie wiem na co ja mam być przygotowany, powiem wam tak szczerze, czy na jakiś boom, czy na jakieś rozczarowanie. FK kosztuje dalej 34k. Korea staniał, z tego co widziałem parę godzin temu. Odegaard, Bastoni staniał. No. Ja tych panów to ja se sprawdzałem. No ale ten Korea dalej poniżej 100 kosztuje. Ja mam jego wersję. Chyba mam jego wersję. Centurion. Odegaarda nie mam. To może być kluczowy problem. Nieważne. A jeszcze był w SBC David w wersji chyba RTTK? Chyba tak. Pajor mam, ale złotą Pajor. Na ławce rezerwowych se siedzi. Sprawdźmy jeszcze Faken. Drugą drużynę informów, bo ja chcę coś sprawdzić. No i wyszła druga drużyna fantazy. Mamy Lucio, mamy Ramireza, mamy Declana Rice'a. Mamy Wesleya Snydera, mamy Jaje Ture, mamy Brolina. Ja pierdziele. Jest Miedema, jest Chiesa, jest Diaz. Player of the month Lewandowski. No. Wspaniale. Jeszcze sprawdzę drugą drużynę inform. Leo 346 tysięcy. No fajnie. Tylko szkoda, że Leo nie ma podwójnego playstylu plus. Szkoda, bo fajna karcioszka się zapowiadała. Vlachowicz. Szkoda, że nie jest droższy, ale może być. Ale Vlachowicz moim zdaniem powinien kosztować 50 tysięcy. Gosens przeniósł się do Unionu, co jest bardzo dziwne, bo ja miałem jego kartę footy z zadań, gdzie on był dalej w Interze Mediolan. Ale ja chyba wcześniej używałem tej karty footy, chyba aby na chwilę. No kartę footies bez zgrania, bez premium. Rafinha staniał o 15k, z tego co widziałem wcześniej. Dybala, Van Dijk staniał o 800 ponad tysięcy dolarów. Co? Van Dijk staniał o 800 tysięcy. Wcześniej kosztował 4 miliony, teraz 3 miliony 190 tysięcy. Ja pierdziele. Dybala 38 tysięcy. To jest nieprawdopodobne. Dybala powinien kosztować ze 100k. Kamara. De Jong dostał potma, bo widziałem przed chwilą. De Jong dostał potma. Ma power shoty z plusem. Mi się wydaje, że on powinien być droższy, ten De Jong. Jest Onabatie, jest Diani. Ona też staniała, ta Diani. Onabatie. Mamy Entoty. I mamy Toty. No to mamy Diani i mamy Onabatie. Nie, Onabatie też ma Toty. Onabatie ma Toty, a Diani ma Entoty. Dobra. Van Dijk Toty. Dobra. I nic więcej. Firmino jest, nawet Benteke. Legenda z FIFA 14. No i więcej innych takich szrotowatych oczywiście zestawików. Sprawdźmy pierwszą drużynę Food Fantasy. Grealish 400 tysięcy, Mendy 5 milionów 800. No Griezmann dalej kosztuje 4,1 miliona. Hakan Calhanoglu trochę zdrożał, z tego co patrzyłem
parę godzin temu. Mairi kosztuje 151 tysięcy. Marquinhos chyba zdrożał. Albo stanio o stówkę. Nie wiem. Albo stanio o paręset tysięcy, albo zdrożał. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Konate zdrożał. Kelly chyba zdrożała. Delicht stanio o stówkę chyba. No. Lacazette, kurde, dalej 465 tysięcy kosztuje. To jest niesamowite. Mendy ma podwójny, Griezmann podwójny, Çalhanoğlu podwójny, Mairi podwójny, Marquinhos podwójny, Konate podwójny. Ale karty Foder mają pojedynczy PlayStation Plus. De Ligt ma podwójny, Kelly ma podwójny. Wspaniale. A Kunia też ma PlayStation Plus. Chyba pojedynczy. Lacazette. 92 pace'a, 93 tingu, 89 dribblingu. Ma pojedynczy czy podwójny PlayStation Plus? Podwójny! Ma first toucha, ma power shoty. On miał wcześniej kartę Inform i kartę Centurion. Ma power shoty, ma first toucha, ma 4x4. No. Dobra, sprawdźmy jeszcze drugą drużynę. FC Fantazy. Kogo my tu mamy? Diaz 4,5 miliona, co ty gadasz? Madsen 80. Rice'a nie ma na rynku, Dembele nie ma na rynku. Martens 400. Jan Couto 200. Gayset prawie 2 miliony. No prawie 1 900. Stanway 80. Miedema stówka. Kandreva 40, Chiesa 4 miliony 100 tysięcy. Dobra. A reszta to są karty Foder. Ale Declana Rice'a, Dembele nie ma na rynku. Ja bym chciał trafić Declana Rice'a. To jest moje malutkie marzenie, żeby trafić w końcu kogoś defensywnego, bo Gallagher i Jellington chyba nie są defensywni, ale mogę się pomylić. Dobra, sprawdźmy pierwszą drużynę Hero. Jak wygląda sytuacja? Futre 800 tysięcy. Tevez chyba staniał Tevez, dobra. Dobra, to wyłączę. Tevez staniał, Lizarazu też. Kessler chyba też staniała. Rui Costa chyba też staniał. Kompany 5,97 miliona. Marquisio, no. Weller staniał o dwa koła staniał. Marquisio 1,6 miliona. Kompany 5,9 miliona. No. Tevez 3,7. Dobra. Ale wszyscy mają podwójny playstyle. Wszyscy hero. Ale fajnie. Moim malutkim marzeniem jest trafić Vincenta Kompanego, legendę Manchesteru City. To jest moje malutkie marzenie, żeby go trafić. Nie! Chciałem hero sprawdzić. O! Paul McManaman 475 tysięcy. Bompastor 1,5 miliona. Brolina nie ma na rynku. Mascherano 260 tysięcy. Ramiresa nie ma na rynku. Lucio nie ma na rynku. Snyder 7,5 miliona. Ture 6 milionów. Ture to też swego czasu legenda Manchesteru City. Więc fantastycznie. 6 milionów Ture. Ramirez, legenda Chelsea, nie ma go na rynku. Lucio też nie ma na rynku. Ale też wszyscy z podwójnym playstylem. Tak. Ale fajnie. Ale zmienił fryzurę Snyder przy swoim zdjęciu. Fajnie! 94 podań, 90 dribblingu. 89 strzelania. 92 fizyczności u Yaya Touré. 93 obrony, 91 fizyczności Lucio. O kurde, to są ciekawe karty. Mascherano 90. Defendingu.
Dribbling 92, shooting 90, Brolin, on ma Trickstera i Rapida z plusem. 92 tempa Bombastor, no 92 tempa, 91 dribbling, McManaman i Pompastor, no fajnie. No Ramirez ma przechwyty Pinked Pass. Lucio, użyteczne dwa playstyle, bo Shop Praci Block z plusem. Kurde, fantastycznie. Bojownik i Press Proven z plusem u Ture. No. Snyder, Power Shot i podanie na dobieg z plusem. Proszę bardzo. Dobra. Sprawdźmy ewolucje, które się pojawiły. Ewolucje, których jeszcze nie mieliśmy okazji zobaczyć. O kurde. Generous Goal Scorer. Czyli mamy ulepszenie napastników. Mamy ewolucję z podstawowymi Hero. Jest ewolucja z napastnikami. Ja mam Jezusa. Mam Izaka. Więc może mi się ten Izak przydać, albo może mi się przydać również Jezus. Mamy jeszcze cztery inne ewolucje, które musimy zobaczyć. Dobra, Raspadori jest przykładem takiej fajnej karcioszki. Ewolucja jest darmowa. Challenge 3? 3 challenge tylko? Wow. Aha, zagraj 2 mecze w dowolnym trybie Ultimate Team. Wygraj 3 mecze Squad Battles i asystuj 2 razy tym właśnie ewoluowanym napastnikiem. O kurde. Ale będzie miał playstyle z plusem Pinked Pass. Nie wiem, do czego mi się przyda ten playstyle, ale bądźmy w dobrej myśli. Overall plus 1, pace plus 1, shooting plus 1, passing plus 4, dribbling plus 2, fizyka plus 1. Ło! 8 do podań? Co? Jakim cudem 8 do podań? Ale 4 overalla, 3 tempa, 3 shootingu, 8 podań, 2 dribblingu, bez defendingu i 2 do fizyczności. Kurde, patrzcie to. Jakich możemy napastników tam wrzucać? Diogo Jot. Nie, no come on. Nie gadaj, że nie mogę wrzucić tam swojego ulubionego. Ja pier... Mogę wrzucić chociaż Jezusa? Tak! Jezusa mogę wrzucić! Dzięki bardzo, ale Izaka nie mogę wrzucić. Cholera jasna. No niestety Izaka nie mogę wrzucić. Szkoda. Czy to są karty? What? Tempo max 94. Shooting max 90. Passing max 75. Napastnik. Okej. Okay. Overall max 85. No, Izak ma 85, ale chyba nie ma tylu podań. Albo coś w tym stylu. Dobra, to będę wrzucał Gabriela Jezusa w ewolucję po prostu, więc... Lakaka z powrotem do Chelsea się wszedł. Co? Albo był w Chelsea wcześniej. Dobra, never mind. Jest Openda, jest Enketia. O kurde. Ale overallowo 4. Dobra, czyli będę tam wrzucał Gabriela Jezusa po prostu. A z tych hero to nie mam nikogo ciekawego, tylko Jerzego Dudka na bramce. Dobra. Zobaczmy. Ale ta ewolucja z Hero jest płatna, bo 125 tysięcy monet lub 750 FIFA pońców. Mamy tak. 2 do tempa, 4 do strzałów, 2 do podań, 3 do dribblingu, 2 do obrony, 6 do fizyczności. Proszę bardzo. No niestety nie wszystkie mecze będą oparte na Squad Battles. Niestety. Ale dostanie dodatkowy playstyle plus Tiki Taka. Mamy to też na przykładzie Kessler zwykłej. Zwykła Kessler. Jest Okocha,
5 na 4 i zarazu nie polecam, bo on ma tylko 3 na 3. Forlana polecam, Snydera polecam ewoluować, Teveza chyba tak średnio. No on ma 3 słabsze nogi, no to nie opłaca się. Francescoliego polecam, McManamana polecam, no QL-a chyba też tak średnio, bo też ma 4 na 3. Kola polecam, Berbatowa też tak średnio. Co? Serio mogę tam wrzucać Dudka? Nie, ale jak nim, jakim? Kurde, jak tym Dudkiem zastrzelę bramkę? No Kinga polecam zrobić. Capdevilli też tak średnio. Mostowiaka polecam. 4 na 5. Ljungberga Donovana. No dobra. Solskiera, Juliego, Kina. Dobra. Resztę Hiro nie będę odpowiadał, ale nie wiedziałem, że mogę tam Jerzego Dudka wrzucać, bo mam jedynego Hiro w składzie. Jest ewolucja ze skrzydłowymi. No, ale tylko 10 challenge'y. Kurde, to aż za dużo challenge'y. Tu mamy tak. Tempa plus 2, strzałów plus 4, 5 do podań, 2 do dryblingu i 1 do fizyczności i dodatkowy playstyle plus z podaniami na dobieg. Ale wszystkie te ewolucje są oparte na meczach squad battles, więc fajnie. Przynajmniej dla mnie. Kogo można tam wrzucać? Kwaratskhelia, Zenka Brusa, Saszka Kwaratskhelia, Mallard, Mallard w wersji RTTK chyba, Rodrigo Informa, Ice Gakpo, Ljungberga. O, Ljungberga można tam wrzucać. No jedynie, no można wrzucać Ljungberga chyba w dwie ewolucje, ale będzie oceniony na 92. Ja pierdzielę, ale nie wiadomo, czy ten grajek się tak pokaże. Jeszcze jest Inform Sterling, Komana można tam wrzucać. Dobra, zobaczmy tego Ljungberga, czy on będzie oceniony na 92 w wersji ewoluowanej, czy też nie. Bo jeszcze Ljungberg kosztuje foder plus te 125 tysięcy i te i tym podobne, kurka siwa. Dobra. Ile kosztuje Ljungberg? 24 tysiące! No niestety nie możemy uzyskać Ljungberga ocenionego na 92. Niestety. A zapowiadało się tak zarąbiście. Niestety. Można też rzucać Atene, można wrzucać Carlosa Vele, Bergwajna, Czerkiego. No, czemu Czerkiego 84? Ale ma 5 na 5 ten Czerki. Wysoka, niska, lepsza noga, lewa, kurka siwa. Dobra. Sprawdźmy ostatnią ewolucję, a później zobaczymy sobie SBC, które się pojawiły. Widziałem Lewandowskiego Potma i widziałem De Jonga Potma. Dobra. Patri Guijarro. Ile to jest challenge? Tu też 10, kurde. A nie, bo jak... nie, no bo ja klikłem w złą ewolucję. Klikaj się. To jest kolejna darmowa ewolucja, ale 4 challenge. Proszę bardzo. Zobaczmy, co nam da ewolucja. 11 do tempa, 1 do strzałów, 2 do podań, 2 do obrony, 1 do fizyczności. No. I mecze oparte na squad battles. Superancko! Jak dla mnie to superancko. Dobra, zobaczmy, kogo mogę ewoluować.
jest Bernardo Silva, jest Martin Odegaard, jest Florian Wirtz. Okej. Ten Wirtz będzie wyglądał bardzo ciekawie. Ewlowany. 90 tempa, ocenione na 91. Ej, będzie fajnie wyglądał, ale do składu się nie zmieści. Więc na razie najlepszą opcją jest wrzucanie Odegaarda plus Grealisha. Plus Grealisha, myślę. No, Grealish i Odegaard to są moje najbardziej miarodajne, jakby to powiedzieć, przykłady? Nie. Dobra, przesadzam. To są dwie moje miarodajne karty, które mam w planie zewoluować. Jak dostanę Odegaarda, to ewoluuję Odegaarda. Jak dostanę Grealisha, to ewoluuję Grealisha. No, żadnej filozofii, kurde. Dobra, zobaczmy SBC. Jeszcze na sam koniec odcinka. I ponoć w przeciekach ma pojawić się Johan Cruyff SBC. No, Johan Cruyff SBC. Kurde. Jest paczka 82 plus Pix Informem. Ja pierdziele! Triple threat Dawid Ginola. 16 składów. Ja pierdziele. Lewandowski. 150 tysięcy. Co ty gadasz? Nie. Player of the month. Lewandowski. 150 tysięcy. Luke de Jong. 40 tysięcy. Proszę bardzo. Jest Bowen. Jest Buongiorno za stówę. No. Jest Martin Terrier w wersji Player of the Month. Pik 80 plus. Jest Chris Farlish. Jest Julie. A, Crusader, czyli typowo architekt. Dobra, bo szukałem tego słowa na te 150 repeat table. Czy to jest architekt? Paczka 83 razy 10. 83 plus razy 10. Alex Scott, proszę bardzo. Jest te daily takie, kurde, nie za ciekawe. Są duplikaty. Jest Werner, jest Udogi, jest Loic Bade? Co? Aha, to jest Future Star. Jest Alex Di Sassi w takiej jeszcze wersji. Savio. Cannavaro Future Stars. Ale kurde, musiałbym porobić te ikony na wypożyczeniu typu Cannavaro Baggio. No Baggio. Potem Jota. Undaf. A jeszcze Rijkaard. Szewczenko. No. Potem Vlachowicz. Sava. Okej. Okay. I to tyle, być może. A jeszcze jest Team of the Year George Best. Ja pierdziele. Jeszcze jest Cafu, Zico, ale te ikony się zaraz skończą, nie? Aury, Ashley Cole. Dobra, nie. Te zimowe ikony się zaraz skończą, nie? A była na to zajebista szansa. I niestety przypadła. Dobra, to bym musiał skupić się na ikonach Future Stars i ewentualnie na ikonach Team of the Year na wypożyczeniu, żeby te ikony stestować. Ja się nie skupiam na tych podstawowych ikonach, ikonach Centurion, bo mam ja mam tak, Vidicia Centurion, mam dynastię Zidana, mam burzowego Dalglisha, zimowego Pele na wypożyczeniu, zimowego Van Nistelrooya chyba? No chyba tak. No. Ale mam zimowe karty na wypożyczeniu na dwa mecze. Dobra, więc moi drodzy, ja już się z wami żegnam.
Widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie oceniamy sobie urodziny fut. Więc na razie, cześć!